Siema wszystkim w sobotnim odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, będzie co słychać u, ponieważ wszystko to, co tu widzicie, tak naprawdę wyliniało. Część z pająków w ogóle nie widzieliście od bardzo dawna, bo na przykład nie liniały od prawie roku czy coś takiego. No i słuchajcie, udało się doczekać, że wylinkę przeszła moja cudowna, piękna, dorosła samica Formictopus sp. Dominican Purple. Muszę wam ją pokazać, jak wygląda teraz, i pokażę wam jej wylinkę, bo to, jak zmieniła swoje ubarwienie po tej wylince, to aż się w głowie nie mieści. Dodatkowo mamy tutaj również inne rarytasy, które także wyliniały i także są głodne, więc sobie to nakarmimy. Ale nie zabraknie również moich tarantuli włoskich, czy też skakunów, które również wyliniały i są już w większych tubach. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeszcze mała przypominajka na sam koniec wstępu, ponieważ już 30 października w Łodzi odbędą się nowe targi terrorystyczne. One nazywają się Egzotyczne Zwierzęta i jeśli jesteście ciekawi coś więcej, no to całe info zostawiam w linku w opisie filmu. Paru fajnych wystawców się już tam zapisało, więc podejrzewam, że giełda będzie fajna. Także myślę, że warto to rozważyć. Tymczasem koniec wstępu i zabieramy się do roboty. Zaczynamy moją samiczką Formictopusa, ponieważ no naprawdę, mówię wam, jest tak zjawiskowa, że musicie ją zobaczyć, naprawdę. Ogólnie to pająk liniał jakieś 2 tygodnie temu, to znaczy, że niekoniecznie jeszcze jest on gotowy do jedzenia, aczkolwiek myślę, że to wszystko zaraz się okaże, ponieważ rzucimy jej tutaj świerszczyka, no i zobaczymy, jaka będzie na niego reakcja. Póki co pająk jest skulony, nic z tym nie zrobimy, bo on, jak chcemy, żeby zjadł, to niestety nie możemy go szturchnąć. Więc rzućmy tutaj świerszcza do przodu i może jest szansa, że on nam się pokaże. O, dobra, słuchajcie, no świerszcz dotknął pająka. Ło, i akcja była sroga. Fajnie, że zjadła, to dobrze, to znaczy, że jest stwardniała i to wszystko jest w porządku. No natomiast chciałbym, żeby nam się ruszyła, żeby pokazała ten zjawiskowy karapaks, no bo serio, nigdy nie widziałem tak głębokiego i intensywnego odcienia niebieskiego u ptasznika. Patrzcie, nie chce się ruszyć, ale to możemy w sumie jej dorzucić tutaj jeszcze jednego świerszcza. Jest szansa, że zobaczymy jej trochę więcej teraz. No, chcesz czy nie? No tak niby chcę, a tak sobie wciągnęłam sobie tego świerszcza. Pierwsze spojrzenie z bliska na ten karapaks, no i co powiecie? Zobaczcie, że to jest taki głęboko ciemno-niebieski z połyskującym fioletem, no naprawdę coś zjawiskowego. Postaram się mniej inwazyjnie szturchnąć, żeby wyszła choć troszkę do przodu. Może to się uda, słuchajcie. Tutaj lekko, bardzo lekko szturchniemy, o właśnie, jeszcze trochę. Jak coś, to staram się jak najwierniej odwzorować jego ubarwienie, no i wydaje mi się, że póki co on rzeczywiście wygląda tak jak w rzeczywistości. Karapaks mnie naprawdę zaskakuje, jest zjawiskowy po prostu. Naprawdę doszczętnie zmieniła swoje ubarwienie i już za chwilę pokażę wam jej wylinkę, tylko podelektujmy się jeszcze tym, jak ona wygląda. Teraz wezmę lampę, która jest bezpośrednio nad ptasznikiem i możemy postarać się go doświetlić z innej strony. I zobaczmy, czy odcień pająka wraz z kątem padania światła się zmienia, czy raczej nie. To już sami musicie stwierdzić, jak pająk wygląda pod różnymi kątami. Kurczę, wow. Naprawdę tak długo czekałem, aż ona wylinieje. Wyobraźcie sobie, że równe pół roku pająk siedział tutaj na swoim dywaniku i pół roku się nie ruszył z miejsca. Naprawdę. No i tutaj podobnie, ruszę lampą i obserwujmy, co się dzieje z karapaksem. Czy on tutaj zmienia swój odcień? Dajcie znać w komentarzu, czy widzicie jakieś różnice, jak tak ruszam lampą, czy też nie. No tak to właśnie jest z nimi. Naprawdę trzeba je doskonale doświetlić, żeby zrobiły wrażenie. Ale okej, oddalmy się i zobaczmy, jak wyglądał ten pająk, ale przed wylinką. Tylko zobaczcie. W sensie pomijamy fakt, że tutaj na tym kadrze wylinka wygląda na większą, po prostu jest bliżej od aparatu niż pająk. Przed wylinką był taki. Teraz jakiegoś ultrawielkiego przyrostu nie miał. Czuć, że jest większy, no ale słuchajcie, ja chcę tylko, żebyśmy zwrócili uwagę na fakt, że ta wylinka jest brązowo-fioletowa. Widzimy, że tutaj fiolet na udach rzeczywiście występował. No i ale ogólnie tak, słuchajcie, ten pająk wyglądał przed wylinką. Nie ściemniam, to jest jego wylinka. Dorodna samiczka, wszystko pięknie, natomiast ona była brązowa, a teraz jest czarno-niebieska. Ale dobra, zobaczyli tego? To lecimy do kolejnych. Następnie Hapalopus sp. Guerilla. Niestety nasz mały Hapalopus siedzi ukryty za korkiem, więc musimy jakoś bardzo delikatnie ten korek po prostu stąd wziąć. Jak widzicie, tutaj jest jego stara wylinka. Chciałbym go nakarmić, natomiast wiecie, z pająkami jest tak, że jak ruszymy im cokolwiek w terrarium, to one już wypadają z takiego trybu łowcy, są rozproszone, można powiedzieć. Ale dobra, maluszek tutaj ewidentnie spoczywa. To przełączmy się na inny obiektyw.
No to rzućmy mu tutaj banana, zobaczymy, czy zareaguje. O, no kurde, super. To jest dość drogi hapalopus, bo one zazwyczaj kosztują po parę dyszek, no a ten L4 kosztuje około 250 zł. Ciężko mi powiedzieć, jaka to jest wielkość, podejrzewam, że w granicach L5. Także jeśli chodzi o ubarwienie, to widzimy, jak sytuacja wygląda. Teraz Wam jeszcze tylko dla porównania pokażę hapalopusa formosusa, czyli starego SP Columbia Gros, który jest podobnej wielkości. To sobie zobaczymy, czym one się różnią. No póki pająk jest skulony, to niewiele widać, więc może go wywabimy świerszczykiem. No, idź do hapalopusa. No to się musi udać, słuchajcie. Za blisko ten świerszcz jest pająka, a pająk jest za głodny, żeby go nie zjeść. O, i pięknie jest strzał. A, no to widzimy tutaj dużo różnic. Przede wszystkim na karapaksie jest ten paseczek od góry, a u tamtego nie było. Dodatkowo, no ten hapalopus ma odnóża jakby w jednakowym kolorze, a u tamtego jednak były z przodu jaśniejsze, a uda były ciemne. No więc ewidentnie tutaj pająk różni się ubarwieniem. Także widokiem tego pięknego podrostka żegnamy się z hapalopusami i teraz przechodzimy do czegoś strasznie dziwnego, słuchajcie. Również w takim samym pojemniczku, lecz tym razem mamy do czynienia z ptasznikiem z rodzaju Cymbia pophysa z gatunku Velox. No i to jest pająk, który kosztuje ponad 300 za L1. Tutaj mamy, no myślę, że to jest takie L5 na pewno. Ogólnie szkoda, słuchajcie, bo wcześniej jeszcze przed wylinką, dosłownie przed tą wylinką, miał piękne żółte nogi, a i teraz mu ten żółty całkowicie się zgubił. O, natomiast ataki są tutaj takie, jak powinny być. To myślę, że możemy mu tutaj rzucić jeszcze jednego do przodu. Proszę bardzo, Cymbia pophysa, czy jak ci tam? O, no to może ci rzucimy na gotowca. Proszę bardzo. Nie dziękuj, tylko jedz. Jeszcze chcesz jednego? Proszę bardzo. Masz. No pięknie. No i nic Wam niestety nie powiem o naszej Cymbia pophysa, poza tym, że jest z Ameryki Południowej. Posiada słaby jad i wyczesuje włoski parzące. Póki co, no nie oszukujmy się, ptasznik jest w stadium przejściowym i za pięknie nie wygląda. Od taki w zasadzie, czy to brąz, czy to inny brąz, no jakiś taki nic specjalnego, ładniej wyglądał przed wylinką. Także zostawmy i jego. Następne aktualizacje na pewno przyniosą jakąś zmianę w ubarwieniu, a teraz lecimy do następnego rarytasa. Kankuamo Markenzi. Na pewno go kojarzycie, bo co jakiś czas go aktualizuje, no więc słuchajcie, wyliniał i znowu zbrzydł. Akurat siedzi dość ukryty, więc go nie popodziwiamy za dużo, ale można tutaj umieścić świerszcza. I czy ten... Ło, patrzcie, co tu się wydarzyło. O, grubo. No więc póki co ubarwienie Kankuamo Markenzi, jak widzicie, powolutku ulega zmianie. Ten pająk wyglądał totalnie inaczej jeszcze parę miesięcy temu. No i słuchajcie, wyliniał mi naprawdę parę dobrych razy i trochę mnie martwi to, że skubaniec ma dość krótki interwał między wylinkami, więc gdzieś tam przygotowywuje się mentalnie na fakt, że jest to niestety samiec. Tak mi się wydaje, że skubaniec niestety za szybko rośnie, wiecie? Także ogólnie się nie nastawiam, a wręcz przygotowuję się mentalnie na fakt, że może być to właśnie samiec. No widzimy, że ubarwienie jest dość specyficzne, niespotykane. No i tu również mamy do czynienia z ptasznikiem, który jest w stadium przejściowym, jeśli właśnie chodzi o tą kolorystykę ciała. Więc też tutaj tak naprawdę dzisiaj takie trochę same szaraczki, bo wszystkie są właśnie na etapie zmiany koloru. No, widzę, że tutaj już mu miejsca ewidentnie brakuje w tym pojemniku. Będzie on zmieniany. Raczej nie będę tego nagrywał, bo to nic szczególnego. No natomiast ewidentnie pająk wyrósł i dodatkowo ewidentnie całkiem mu się podoba maszerowanie z jedzeniem po biurku, moi drodzy. Czemu nie? Ma takie możliwości, więc z nich korzysta. O, napotkał na swojej drodze kawałek korzonka, ale on się nie przejmuje, idzie dalej. Mój drogi, prawdopodobnie samcu, jakbyś mógł się wycofać, bo jesteś na skraju biureczka i można z niego gruchnąć. Idź mi stąd. Zobaczcie, jak sobie grzecznie usiadł na skraju biurka. No dobrze, więc zostawmy ten owłosiony odwłoczek i przejdźmy do skakunów. Tak jest, wszystkie, słuchajcie, z Hylusów Diardi mi wyliniały. No i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że znam już płeć, moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, jaka to jest płeć. Ile mam samców, ile mam samic?
No to już odpowiadam. Mianowicie, słuchajcie, wychodzi na to, bo one zmieniły dość diametralnie ubarwienie teraz po wylince te skakuny. Wychodzi na to, że mam 3 samce i 1 samicę. No i już wam pokazuję, o co chodzi. No więc tak, tutaj mamy do czynienia z najprawdopodobniej samicą, ale jeszcze nie mam pewności. To jest, szczerze mówiąc, sztuka, do której nie mam właśnie takiej zero-jedynkowej pewności, bo jakby łączy trochę cechy w ubarwieniu i samca, i samicy. Czyli jest i trochę czarny, i jakby trochę żółty. Nie wiem, czy uda nam się ten pojemnik odsunąć trochę, żebyście go zobaczyli właśnie bokiem. No zobaczcie, no robi się tutaj czarny, połyskująco, tak jak samce, ale ma też akcenty żółte u samicy, więc tutaj nie mam pewności. Także tak wygląda jedna z tych sztuk, ta najbardziej niepewna. No i teraz wam pokażę, o, ten skoczył, natomiast tu widzimy, że w pojemniku siedzi druga sztuka, więc już wam ją pokazuję. O, zobaczcie, że ta sztuka jest zdecydowanie dużo bardziej po prostu ciemna niż tamta. No nasz samiec, którego miałem, co mi umarł ze starości ostatnio, właśnie był taki metaliczno-czarny, więc wydaje mi się, że to będzie samiec raczej, który nam się, ojejku, jak on się nam przygląda, to aż jest po prostu nie do wiary. O, zobaczcie, ten jest dużo, dużo ciemniejszy w ubarwieniu od tamtego wcześniejszego i naprawdę bardzo mocno przypomina samca, więc wydaje mi się, że tutaj już no niemalże jest pewniak, że to będzie samiec. No a tutaj mamy właśnie prawdopodobnie samiczkę, akurat sobie upolowała coś do jedzenia wcześniej. No i zwróćcie uwagę, że ten skakun jest dużo bardziej taki biało, szaro, może żółty, więc tutaj ewidentnie czuć, że to będzie leciało w stronę samiczki jednak. Więc wychodzi na to, że na pewno mam 2 samce, na pewno mam 1 samicę, no i tak nie do końca wiadomo, co jest to jedno. O, widzicie? No tutaj jest dużo mniej czarnego, prawie w ogóle nie ma tego czarnego, za to pojawił się biały. No i podejrzewam, że z następnymi wylinkami również trochę żółtego tutaj przybędzie, bo to właśnie mniej więcej w takim ubarwieniu będą dorosłe samiczki Hylus diardi. No i tak, słuchajcie, sytuacja wygląda z tym skakunem. Czy jest ładny? No jest, no bo to przecież skakun. A czy będzie piękniejszy? Raczej na pewno. No samice niestety nigdy nie widziałem na żywo dorosłe, więc nie wiem. No wiem natomiast, że samce będą piękne. Także drogą dedukcji można twierdzić, iż samica również będzie piękna. Spojrzenie pięknej samiczki, trzymamy kciuki, żeby przeżyła, aczkolwiek ej, kupiłem 4 sztuki i to z 3 wylinki temu i żadne mi nie umarło, więc jest to chyba znak, że zając nauczył się hodować skakuny. Tak mi się przynajmniej wydaje, że znalazłem klucz, co zrobić, żeby one u mnie były szczęśliwe. No bo zobaczcie, czy ten pająk nie wygląda na szczęśliwego i zadowolonego z życia? No wygląda. Super, dobra. To tyle jeśli chodzi o skakuny, a teraz przejdźmy do ostatnich pająków na dziś, lecz łączy ich jedna cecha, mianowicie fakt, że również są pająkami właściwymi, no i że tak samo jak skakuny mają genialnie rozwinięty wzrok. Może nie aż tak dobrze jak skakuny, ale również widzą fenomenalnie. No i dobra, słuchajcie, zobaczmy te dzieciaczki. Ogólnie mam tutaj 2 sztuki, które są w tubie przejściowej, bo zauważyłem, że łażą u nich w terrarium roztocza, więc po prostu stwierdziłem, że na chwilkę je tutaj przełożę i poobserwuję, czy coś po nich nie łazi czasem, ale widzę, że są czyste, więc będę im dawał czyste domki. No, także co możemy tutaj zobaczyć? Cudowna lykosa tarantula od spodu. Przypomnę, że to są roczne dzieciaczki, które zostały u mnie właśnie w zeszłym sezonie wyklute. Także tak one się miewają. Mam 4 sztuki i liczę na to, że któryś to będzie dorosły samiec. No czas pokaże. Póki co chcę wam tylko pokazać, że lykosy urosły no dość dużo, no bo możecie zobaczyć sami, że to już nie można powiedzieć, że jest mały pająk, nie? No i może by się udało zmusić, żeby stanęła na chwilkę. Tylko że ja musiałbym tak przekręcić pojemnik, żeby wam pokazać jej oczy, a ona wtedy będzie chciała czmychnąć. No niemniej to, jak lykosa wygląda od spodu, to jest jak dla mnie coś niesamowitego, nie? Taka zeberka i te pomarańczowe akcenty, no coś super. Zobaczcie też, że ona ma nogogłaszczki właśnie takie pomarańczowiutkie. Ale fajnie. I tak troszeczkę gdzieś tam między helicerami również. No tak, taka jesteś wściekła na maksa, pani tarantula, nie? O, teraz ją zobaczymy od góry tak bezpośrednio. Proszę bardzo. Ależ cudo. Jaram się, słuchajcie, na maksa, że te pajączki się wykluły u mnie. No i że już mają rok i że dorastają i niedługo będą już dorosłymi tarantulami. Ale mega wypas. No i dobra, na dzisiaj kończymy, kochani. Mam nadzieję, że pająki zawarte w filmie, jak i ogólnie dzisiejsze aktualizacje wam przypadły do gustu. No i że miło ze mną spędziliście te paręnaście minut. Jeśli tak się wydarzyło, to bardzo proszę, będzie mi niezmiernie miło, jak klikniecie łapkę w górę albo choć
chociaż suba również. Także na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że ciągle można sobie zarezerwować wizytę u mnie tutaj na hodowli. Jeśli chcecie, wystarczy napisać do mnie na maila podanego pod filmem. Tam jest taki specjalny właśnie w tym celu stworzony mail. Można pisać, pytać i ogólnie ja wszystko wtedy wytłumaczę. Także trzymajcie się, a dobra, to jeszcze słuchajcie, bo fajnie stanęła. Może się uda wyostrzyć tak bardzo z bliska. Gotowi? Gotowi, gotowi? I wlatują oczy. Proszę bardzo. Ostatnia scena w filmie wygląda tak. Ja byłem zając, wy byliście moimi widzami, no i wszystko jest git. Trzymajcie się, na razie i hej. I do zobaczenia. Kiedy? No w środę i sobotę, jak zawsze. To tyle. Żegnam się z wami bez odbioru.